Cześć, z tej strony Monika. Zapraszam Was na przegląd marki Riheus, która się mnie zapytała, czy zechciałabym przetestować ich ubrania. Zdecydowałam się na to, mam też dla Was dzisiaj podwójną niespodziankę, także zostańcie do końca. Zacznijmy od tego, że wybrałam głównie sukienki idealne na Sylwestra. Serdecznie zapraszam Was do wzięcia udziału w rozdaniu, bo dzisiaj powędrują sukienki, w zasadzie po jednej sukience dla dwóch osób, także będę losowała dwie dziewczyny. Jeżeli macie ochotę wziąć udział w rozdaniu, to zostańcie do końca, żeby się dowiedzieć, jakie są jego zasady. Zasady również znajdziecie w opisie. Zacznijmy od sukienki numer 1. Jeszcze taka uwaga, że jeżeli chodzi o rozdanie, to będą to sukienki, które ja mierzę dzisiaj, także te rozmiary konkretnie, które mam ja. Moje wymiary są w opisie, także jeżeli macie wymiary takie same bądź bardzo podobne, to te sukienki będą na Was leżeć bardzo podobnie do tego, jak leżą na mnie. Sukienka numer 1, granatowa, wykonana z weluru, wykonana też z poliestru, jak większość sukienek, które będę mierzyła dzisiaj, ale jakość tego weluru jest naprawdę bardzo fajna, także sukienka wygląda bardzo elegancko. Zapinana jest z tyłu na suwak. Ramionczka są również regulowane. Mam na sobie rozmiar S, rozmiar 36 i jest dobry. Także jest taka lekko luźna, nie jest jakaś bardzo opięta, ale to dobrze. Miseczka jest podszyta dwukrotnie, także myślę, że można tutaj spokojnie bez biustonosza w tej sukience wystąpić. Już Wam pokażę, jak wygląda, jeżeli chodzi o długość, bo jest to 3/4 z rozcięciem na nóżkę. Także bardzo ładna, zgrabna sukienka z lekkim marszczeniem tutaj z boku. Widzicie, tu przechodzi szef i tutaj się robi lekkie marszczenie na brzuchu, które ma ten brzuch zakamuflować. Ja też do tego typu sukienek, jeżeli chodzi o sukienki dosyć opięte, zawsze wybieram majtki takie, wiecie, z wysokim stanem. I jeżeli chodzi tutaj o tą zabudowę na nogach, to żeby też się nie kończyły, wiecie, w jakimś dziwnym miejscu, tylko w miarę nisko, żeby nigdzie się nie robiły dodatkowe buły i wtedy to wygląda lepiej. No i naturalnie stanik bez ramionczek, bądź można w ogóle ze stanika w takim wypadku zrezygnować. Jest to sukienka numer 1, także jeżeli chcecie brać udział w rozdaniu, to napiszcie słowo rozdanie i numer sukienki, która Was interesuje, oraz uwagę, czy idziecie na Sylwestra w tym roku, czy się wybieracie na jakąś imprezę. Biorę pod uwagę tylko i wyłącznie subskrybentów mojego kanału oraz wszystkie osoby, które oczywiście spełnią te kryteria. Sukienka numer 2. Sukienka wykonana z cieniutkiego materiału, ale bardzo delikatnie połyskująca, bo to jest, wiecie, takie troszeczkę a la jedwab. Coś w tym stylu. Mam na sobie rozmiar 36, jest to rozmiar odpowiedni, chociaż tutaj mam trochę luzu na ramionach, więc myślę, że też wyższa dziewczyna nie będzie miała problemu z tym rozmiarem. Spójrzcie, jak pięknie krojony dekolt. Kolor też bardzo ładny, jest to taki jasny złoty. Myślę, że można ją świetnie podkreślić jakimś paskiem, dużymi kolczykami. Tak na szyję to nie wiem, czy tego złota nie byłoby trochę za dużo, ale tutaj w pasie to wiecie, że ja lubię coś dodawać. Wykonana jest też w ten sposób, że ma dwie warstwy tego cienkiego materiału, jedną na zewnątrz, a drugą wewnątrz, w zasadzie aż do samej kostki, czyli do po całej swojej długości. Zapinana jest z tyłu na zamek. Ten rozmiar leży na mnie idealnie. Tak jak mówię, tutaj nawet troszeczkę wyższa dziewczyna będzie miała troszeczkę wyżej to cięcie. Jeżeli chodzi o sukienki, to macie w opisie również mój kod rabatowy do całej oferty marki Riheus, więc jeżeli Wam się podoba ten styl, to myślę, że coś tam dla siebie znajdziecie. Tak się prezentuje, jeżeli chodzi o długość, to sięga przy 1,60 m za kostkę. Idealna jest to długość do obcasów. Ja tutaj mam około 9-centymetrowe obcasy i leży fajnie. Także myślę, że nawet wyższa dziewczyna może spokojnie sobie założyć niższe, wygodniejsze obcasy i nie będzie się sukienka włóczyć po ziemi. Bardzo ładnie się układa. Przyszła bardzo pomięta, natomiast szybciutko się ją prasowało.
myślę, że nie będzie jakoś bardzo się miała, bo jest też dosyć dobrze dopasowana, więc nawet jakieś zagniecenia niewielkie nie powinny być bardzo widoczne. Nigdzie nie prześwituje. Ramionczka są na tyle szerokie, że nawet stanik taki zwykły z ramionczkami, takimi szerzej rozstawionymi bardotka, będzie się w wypadku tej sukienki sprawdzać. Nawet nie trzeba mieć tego bez ramionczek. A teraz czerwona sukienka. Ja bardzo lubię czerwone sukienki. Często właśnie takie wybieram na jakieś większe wyjścia. Mam rozmiar S. Ona jest wykonana z satyny, z poliestru, z satyny. Delikatnie się błyszczy, ale nie jakoś bardzo. Ma też podszewkę aż do tej długości. Także świetnie. Natomiast ten rozmiar S jest dosyć opięty. Także jak ktoś lubi opięte sukienki, no to ten rozmiar S będzie odpowiedni. Ja już miałam współpracę jedną z tą marką i zamówiłam wtedy zazwyczaj rozmiary M i się okazało, że były za duże. Dlatego przy moich wymiarach i przy moim wzroście, bo mam też 1,60 m wzrostu, polecam raczej wybierać u nich S-ki, bo jednak więcej ubrań na mnie pasuje, jeżeli chodzi o S-ki. Ta sukienka jest dosyć opięta, ale mi to, jak już mówiłam, nie przeszkadza. Mamy tutaj ramionczka, też regulowane, bo je sobie po prostu zawiązujecie na takiej wysokości, jaka Wam odpowiada. Jest to jakaś też część ozdobna. Można również iść bez stanika, dlatego że materiał nie jest transparentny. Ma podszewkę, naprawdę bardzo fajnie są uszyte te sukienki wszystkie. To jest sukienka z numerkiem 3. Tak się prezentuje z tyłu. Jak widzicie, mamy tutaj wszyte również gumę taką jakby, o. Więc ona będzie się też tutaj w biuście dopasowywać nieznacznie, super. Też się dosyć wygodnie ją zapinało, bo wiecie, ten zamek nie jest aż tak wysoko. Już Wam pokazuję, jak się prezentuje w całości. Sięga tak do 7/8, ale jak widzicie, dość spore rozcięcie. Widzicie spódniczkę pod spodem? Także nawet jeżeli w tańcu gdzieś się będziecie bardziej poruszać, to ona się nie rozjedzie na tyle, żeby wszystko pokazać. Jednak jest jakieś zabezpieczenie. Bardzo fajnie, bardzo jest to dobrze przemyślane. Ta sukienka chyba podoba mi się najbardziej. Były też inne kolory, był bodajże czarny i chyba srebrny, no ale zdecydowanie czerwony najbardziej odpowiada mojemu gustowi. Pora na sukienkę numer 4, wykonana z weluru. Do tej wysokości, od góry do tej wysokości jest materiał złożony podwójnie, także świetnie, bardzo ładnie podkreśla talię, podkreśla biust. Dodatkowo, jeżeli chodzi o ramionczka, to regulujecie je znów za pomocą wiązania, tak jak w poprzedniej sukience. I na plecach znowu jest ściągacz, także fajnie, bo ładnie się dopasowuje w talii. Jeżeli chodzi o rozmiar, jest to rozmiar na mnie idealny. Nawet jakby był ciut mniejszy, to też nic by się nie działo. Natomiast jeżeli chodzi o długość, to jest to długość przy moim wzroście zdecydowanie do tych 9-centymetrowych szpilek. Tutaj ta siódemka by mi się na pewno nie sprawdziła. Zaraz zobaczycie dlaczego. Tak się prezentuje, jak widzicie, widać już tylko noski butów. Jest też rozcięcie z jednej strony, z drugiej strony nie ma. I te welury wszystkie, bo będzie jeszcze jedna welurowa sukienka, wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Także ja bym porównywała jakość tego weluru do Zary. Mniej więcej jest to jakość Zary. Też przepiękny ten odcień niebieskiego. Bardzo, bardzo ładna sukienka. A teraz sukienka numer 5 z przepięknym dekoltem w kształcie litery V, z długim rękawkiem, z tym, że przy moim wzroście i przy tym, że zazwyczaj te rękawy są na mnie za długie, tak, te są takie ciut za krótkie. O tyle fajnie, że jeżeli macie, o tak jak ja tutaj mam zegarek, czy jakąś taką bardziej zdobną bransoletę, to będzie ją po prostu widać. Tutaj jest zakładana, a tutaj z boku ma jeszcze dodatkowo taki kawałek materiału, delikatne marszczenie w okolicy brzucha. Mam na sobie rozmiar S, jest to rozmiar odpowiednio, ona jest taka lekko luźna, także nawet jeżeli macie trochę większe wymiary, nieznacznie większe od moich, to i tak się w nią zmieścicie. Też jest dosyć elastyczna. Także to jest też fajne, że tutaj wszystkie te welurowe sukienki są dosyć elastyczne, więc jakaś tam minimalna korekta rozmiaru jest. Zapinana jest aż do samej góry. Kolor ma też przepiękny niebieski, ale to troszeczkę inny odcień niż w wypadku tej poprzedniej sukienki. Też jest inna długość, bo tutaj mamy
7 ósmych przy moim wzroście. Tak się prezentuje. Myślę, że też bardzo elegancka sukienka. Martwię się tylko tym, że tutaj w talii mam tak jakby za dużo tego materiału. Jednak te wszystkie sukienki, które mi się marszczą na wysokości brzucha, niespecjalnie mam wrażenie, że służą mojej figurze, bo ja w jakiś taki czarodziejski sposób zatracam talię, a ja lubię ją jednak bardzo mocno podkreślać. Sukienka numer 6. Powiedziałabym, że jest to taka bardziej elegancka sukienka, nawet na co dzień, albo wiecie, na jakieś imieniny, chrzciny i tak dalej, niekoniecznie tylko na Sylwestra. Ta ma całkiem fajny skład, bo jest to bodajże len z bawełną. Dodatkowo ma kieszenie. Popatrzcie, jaki ładny krój, ładnie się dopasowuje w talii. Rozmiar 36 jest odpowiedni, choć przyznam Wam, że ciężko mi było się dopiąć na wysokości biustu. Także może nawet lepszy byłby nie tyle rozmiar, kurczę, większy, słuchajcie, bo wtedy w talii będzie za dużo, co po prostu inny krój, jeżeli chodzi o moją sylwetkę. Ładna czarna lamówka, ciekawe guziczki z perełką, bardziej taki retro klimat, ale na tej stronie głównie znajdziecie ubrania w takim stylu, powiedzmy, francuskim, trochę bardziej charakterne. Nie jest to coś takiego typowego, co kupicie po prostu wszędzie. Dlatego jeżeli lubicie tak bardziej retro, powiedzmy, coś nietypowego, to myślę, że warto tam zajrzeć. Spójrzcie, jak jest krojona. Tutaj mamy do trójkąta, jak to w tych takich dawnych sukniach balowych, które mi się niesamowicie podobają. Dlatego też się zdecydowałam na zamówienie tej, no i ze względu oczywiście na bardzo fajny skład i ciekawy beżowy kolor. Tak się prezentuje w całości. Sięga tuż za kolano. Też bierze udział w rozdaniu, bo słuchajcie, nie wiem sama, które z tych sukienek podobają mi się najbardziej. Także te, które zostaną, te zostaną dla mnie, a te, które Wy sobie wybierzecie, po prostu powędrują dla Was. Za chwileczkę będzie jeszcze sweter, który również jest elementem rozdania, bo zamówiłam go ze względu na to, że wiem, że nie wszystkie dziewczyny poszukują sukienki. Może akurat któryś z Was się ten sweterek spodoba. A teraz rzeczony sweterek, rozmiar S albo S na M, 72% wiskozy, także niezły skład. Bardzo ciekawe rękawy, aczkolwiek tutaj to rozszerzenie nie do końca mi się podoba. Sweterek jest też dosyć krótki, także myślę, że idealny właśnie do takich spódnic jak ta satynowych. Można go spokojnie założyć na wierzch, jak widzicie, ładnie dolega, ładnie podkreśla talię. Tutaj jest zapinany aż do samej szyi. Można się zapiąć pod szyję, ja natomiast tak nie przepadam się zapinać pod samą szyję, dlatego mam tutaj go delikatnie rozpiętego. Osobiście bym jeszcze te rękawki sobie po prostu wywinęła, także ich nawet nie trzeba przycinać i nawet jak się wywinie, to i tak długość rękawka jest właściwa. Widzicie, i w ten sposób uzyskujemy zupełnie inny sweterek, tak naprawdę z tego samego sweterka. Tak się prezentuje z tyłu. Może to wyciągnę. Wyciągniemy. I tak się prezentuje w całości. A ta spódnica to jest spódnica z Mojito. Zapraszam Was na hol zakupowy, który będzie niebawem i będzie tam kilka ciekawych rzeczy. To były wszystkie ubrania, które dostałam od tej marki. Jeżeli macie ochotę, zapraszam, bierzcie udział w rozdaniu. Niebawem będzie losowanie, także na pewno przed świętami dostaniecie rzeczy, które zamówiłyście. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą, że będziecie mogły w nich poszaleć i napiszecie być może, jak Wam się sprawdziły. Jeżeli film Wam się podobał, pamiętajcie o łapkach w górę, zaglądajcie do mnie częściej. Do zobaczenia następnym razem. Pa!